Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj znowu mamy dla was filmik z bratem, z Petersonkiem. I tak, dzisiaj mamy dla was w ogóle haul zakupowy z H&M-u. Weź reklamówkę, tak się robi. Oczywiście. Haul zakupowy z H&M. Z H&M-u. Tak, kupiliśmy sporo rzeczy, niektóre pokazywałam na vlogu, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to zobaczcie, będzie link do niego w opisie. I tak. Zaczynamy. I ta koszulka jest już jakby kupiona. Nie będę jej ściągał, bo nie będę tutaj. Ale fajna, podoba mi się ta koszulka. Fajna jest koszulka ogólnie. Mi się tam podoba. Tutaj pisze Tokio, tutaj Japan. Japan, przepraszam. Spokojnie, nie musisz aż tak opisywać. Za bardzo się wczuł. Sorry, ja nigdy nie robiłam holi ani nic w tym stylu. Teraz ja wam pokażę rzecz, będziemy tak na zmianę pokazywali. Więc mam tutaj taką bluzeczkę. Ogólnie to wszystko było w sumie na przecenie, tak? Twoje rzeczy też? Oczywiście. Wszystko było na przecenie, tam są takie oprócz sprzedaży czegoś, teraz, ale to zobaczycie. Taka bluzeczka. To jest zupełnie inna bluzka niż chodzę w takich na co dzień. Taka na lato, wiecie, na ramionkę, taka delikatna, taka cieniutka, taka starodawna. Taka jakby naprawdę na lato bluzka. Uwaga, losuję jakąś rzecz. Będą to spodenki. Także to kosztowało mnie 40 zł. To są takie spodeneczki, tu widzicie tył, tu widzicie przód. Proszę bardzo. Takie jeansowe, bardzo shorty. Mi się podobają, także a tobie jak się podobają? Bardzo fajne. Bardzo fajne. To jest spoko w ogóle w takich spodniach. Także lecimy do Julki rzeczy. Skoro Peter pokazał spodnie, to ja też teraz przejdę do spodenek. Kupiłam sobie takie krótkie spodenki. Tutaj macie cenę, 30 zł tylko. I mi się mega spodobały. Krótsze od moich. Bo dziewczyny noszą krótsze. Tak, to tak prawda. Tak wyglądają. Naprawdę bardzo fajny kolor, jeszcze takich nie miałam, bo w sumie to wszystkie takie jeansowe, czarne albo coś, a te są takie... Dokładnie, tak. Inne. Ale w ogóle zobaczcie, jak to do siebie pasuje. Według mnie to jest taki idealny komplet. Moja kolej, to mam szansę się odezwać. Proszę bardzo, są to skarpetki, siedmiopak, polecam, takie miłe, takie bawełniane, takie, wiecie, super. Konkret skarpety, takie no, konkret, to nie są konkret. Zwykłe, są takie konkret skarpety, takie stópki, konkret. Dziękuję bardzo, odpowiedziałam. Teraz ja wam pokażę przedostatnią rzecz. Ale reszta jest pokazana we vlogu, więc zapraszam was tam. Tak, kupiłam dwie takie same bluzki, bo jedna jest dla mojej koleżanki. Więc pokażę wam jedną tylko. Taka zwykła biała bluzka z po prostu takim nadrukiem na środku. Bardzo fajny, popcorn w ogóle. Oczywiście, że jest piękna, popcorn troszeczkę do ciebie nie pasuje, bo ty nie jesz takich rzeczy niezdrowych. No nie, takich rzeczy. Lecimy dalej, pokazuj co masz. Pokażę teraz koszulę, która jest taka odświęta, bo... Nie nosi się codziennie koszul chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Może. Ona ma takie też, takie kropeczki. I ogólnie jest bardzo fajna. No, spoko. Światło. Mi się kojarzy ze świętami od razu, nie wiem. Święta, jakieś Wielkanoc, tak mi się kojarzy. Taka spoko koszula. Także spoko. Pokażę wam ostatnią rzecz, którą kupiłam. I znowu kupiłam dwie rzeczy, bo jedna jest dla mojej koleżanki. Jest to taki portfel holograficzny. Mega mi się spodobał, jest naprawdę śliczny, taki różowy tutaj z napisem. Widzicie? Taki portfel, bardzo ładny tutaj, taki zwykły. Przegródki pokaż. Tutaj elegancko. No i... Pyk, pyk. No i siema, i super portfel. Fajny, co nie? Taki słodki. Oczywiście, że tak. Fajny, piękny, superowy. Sweetaśny. O, bluza, spoko. Moja ostatnia rzecz. I to jest takie właśnie, taki jakby gumka na tym, jakby taka. Jest bardzo fajna generalnie. Mi się bardzo podoba. Fajna jest. No, spoko bluza. To wszystko? Z moich rzeczy tak. Z moich tak samo. Także dziękujemy wam za oglądanie. Nie, jeszcze bonus. Jeszcze zrobimy bonus. Teraz powiedz. Jeszcze bonus. Tak. Piotrek miał w tamtym tygodniu urodziny i ja kupiłam dla niego superowy prezent i chciałam go dać mu na filmiku tutaj, żebyście widzieli, jaki super prezent mu kupiłam. Uwaga. Nie będzie on go tutaj otwierał, ale myślę, że... Nie będziesz go tu otwierał, ale myślę, że zrobisz filmik z tym prezentem jakby. Więc tak, wiem, że spóźniony, ale byliśmy na wakacjach, więc nie miałam jak ci go dać i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego tutaj widzisz. O! Mam nadzieję, że ci się podoba ten prezent. Nagramy razem. Naprawdę. Tak, na twój kanał. Więc jeśli chcecie zobaczyć filmik, jak wypróbowujemy te słodycze i w ogóle tam rzeczy, to wbijajcie oczywiście na kanał Petersonka link w opisie, żeby nawet zobaczyć ten filmik. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało i zasubskrybujcie mnie, jeśli jesteście tutaj nowi. Czekajcie jeszcze chwilę. Mam nadzieję, że ci się podoba.
podoba się. Tak, to super. No, stwierdziłam, że muszę ci zamówić to na urodziny, żebyś sobie przetestował słodycze. Ale fajnie, Diana. No. A ja już wam dziękuję za oglądanie. Ale na odcinku akurat tak, fajnie. Tak, dobra. Tak, tak. Do następnych filmików, moi drodzy, i pa!